Witam serdecznie w kolejnym odcinku Pamiętnika Beta Testera z Tower Wars. Tym razem pokażę takie coś, czego w sumie dalej nie pokazałem, a chciałem już pokazać kilka razy, czyli to jakby to główne menu, z którego możemy wybrać ten generalnie tryb gry, multiplayera i tak dalej, który dzielimy jakby na takie dwie elementy, czyli tego mecze rankingowe i nierankingowe. Przy nierankingowe tutaj możemy sobie zaprosić ludzi, wybrać tą mapkę i wybrać, w której jesteśmy drużynie, tak samo przy każdej tutaj, czy no, w której my jesteśmy tutaj w drużynie, wybrać ready i wtedy ta gra startuje. Ale no, czym się zajmiemy, to głównie mecze rankingowe. No, quick play to jest po prostu klikamy i gra nam sama tutaj zaczyna odliczać czas, ale możemy też również mecz setup zrobić, czyli utworzyć naszą własną drużynę, po czym klikamy po prostu invite'a i z Steam Overlay'a po prostu wybieramy jakiegoś tam sobie przyjaciela, który by był w naszej drużynie i razem z nim moglibyśmy prowadzić tą walkę. No ale możemy wybrać, czy interesują nas mecze 1 na 1, 2 na 2, 3 na 3. No i mapa, na którą byśmy tutaj chcieli jakby walczyć. No ja to jest znaczy 2 na 2, może tutaj się pojawi miłego, ciekawego. Zobaczymy. W zwykłym takim quick joinie gry generalnie są tutaj losowane z całej puli map i z map 1, 2, 3 i z tych rozgrywek 1, 2, 3. W sumie tutaj od razu sobie damy War Cycle, czyli tę taką... czyli mapę Snow i Scuffle w trybie multiplayer, bo to jest generalnie właśnie ta mapa. I zobaczymy, co tutaj nam przyniesie los, czy się znajdzie się ktoś do tej gry drużynowej, czy też nie. No mam nadzieję, że ktoś będzie, bo chciałbym na tak jakby zakończyć tą przygodę z Tower Warsami w takim wielkim, wielkim stylu, że tak powiem, z multiplayerem, z jakimiś ogarniętymi osobami. Aczkolwiek czy tak się uda, to nie jestem pewien, no mam nadzieję, że tak. No to korzystając z okazji, że jakby czekamy na rozgrywkę, to tak takie kilkanaście słów takiego ogólnego podsumowania całej tej bety i generalnie tej gry Tower Wars. Na pewno jest to ciekawa propozycja, która zainteresuje wszystkich fanów tych tradycyjnych rozgrywek, tych tradycyjnych Tower Defense'ów, bo mimo wszystko ten tryb tradycyjnego Tower Defense'a jest bardzo fajny i bardzo przyjemnie się w niego gra i można naprawdę bardzo wiele czasu na nim spędzić. No osobiście powiem, że zdecydowaną większość czasu całej tej rozgrywki, którą poświęciłem tej grze, całemu tego czasu, większość tego czasu po prostu spędziłem na tym trybie single player. Faktycznie no, jest to bardzo przyjemna rzecz i bardzo fajnie się odnajduje w tym, jak znaczy bardzo ładnie można trenować te kolejne buildy, kolejne ustawienia wieżyczek, podziwiać, tak dziwnie zabrzmi, ale w pewien sposób podziwiać te, jak te wieżyczki radzą sobie z kolejnymi falami, w jaki sposób, jakby jakie kombinacje tych wieżyczek najlepiej się spisują do walki. Ach, tutaj w międzyczasie już widzę, mówię o tym prawie 2 minuty, nic się nowego nie pojawia, więc... Cóż, no nie jest miło, bo to tak... Chciałbym, żeby już ta gra się zaczęła, a jak widzę, że nie zaczyna i chyba trzeba będzie po prostu zrobić quick playa i na tym się skończy, no ale to jeszcze poczekamy kilka sekund. Ale wracając do moich wielkich dywagacji i rozważań. No tak jak mówiłem, no... Gra jest to bardzo... bardzo przyjemna. Bardzo przyjemna, jeżeli ktoś lubił Tower Defense, to na pewno jest to propozycja dla niego. A tryb multiplayer po prostu no, jest faktycznie wciąż taki trochę niezrównoważony. Jak dla mnie brakuje tutaj trochę takich pośrednich możliwości wyjścia z takiego klina, w którym po prostu się znajdujemy dosyć łatwo. To znaczy, no, jeżeli nie zdołamy zdobyć szybko battle pointów, które umożliwią nam przebicie się przez obronę przeciwnika, no to na dobrą sprawę lub po prostu inwestowanie w ekonomię, to dosyć szybko właśnie stajemy się w takim... z czymś takim wyrzutkiem, trochę można by określić to, no bo nie mamy z jednej strony pieniędzy na to, by zainwestować w większą obronę, z drugiej strony nie mamy pieniędzy na to, żeby zainwestować w silniejszy atak, no i po prostu to już wszystko taka jakby nasza agonia i próbujemy się zmagać z przeciwnikiem, który na dobrą sprawę non stop pompuje pieniądze swoje, w ulepszenia swojej armii, no i jakby to nie patrzeć, no to jest... jesteśmy no takiej trochę równi pochyłej, która sprawia, znaczy sprowadza nas do nieuchronnej porażki.
I tak oto niestety kończymy naszą przygodę z Tower Wars, z pamiętnikiem beta testera z Tower Wars również. No niestety nie udało się nagrać jakiegoś takiego sensowniejszego materiału z Multika, więc no cóż, tak po prostu przyszło nam zakończyć tą rozgrywkę. Trochę szkoda, trochę nie, no cóż, i tak dużo materiału z tej gry zostało nakręcone. Tutaj w tle widzicie różne takie obrazki z preskita, które tutaj twórcy udostępnili. No, muszę przyznać, artworki są bardzo ładne i bardzo kuszące dla oka i naprawdę sprawiają, że człowiek aż by chciał zagrać tą grę i potestować te cudnie ładnie wyglądające jednostki. No cóż, ale tak jak powiedziałem, to już jest koniec Tower Warsa z całą betą Tower Warsa, która zakończyła się 6 sierpnia, jakoś tak w sumie w godzinach południowych. Gra w sprzedaży pojawi się dopiero 14 sierpnia i póki co wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie kosztowała $8.99. Nieznana jest jeszcze cena, jeżeli chodzi o euro i inne waluty, więc tutaj nie będę się wypowiadał, bo nie mam zbytnio tego pola manewru, no ale te $8.99 to zapewne będzie około 10 euro, myślę, że się przeskaluje maksymalnie, więc to też nie jest jakaś tam wielka kwota, no aczkolwiek no jakby nie patrzeć, już to jakieś tam gotówka jest, aczkolwiek no powiem wprost, że jeżeli ta gra będzie dalej rozwijana i są poprawione te wszystkie mankamenty, o których tam wspominałem podczas kręcenia tych materiałów, to myślę, że jest to jak najbardziej rozsądna cena. I na pewno sprawi, że ktoś, kto tą kupi, będzie przez wiele godzin zaabsorbowany tą rozgrywką do granic możliwości. No cóż, a ja się już z wami żegnam i jeszcze raz polecam tą grę dla każdemu, kto będzie miał ochotę pograć Tower Defense'a takiego klasycznego lub też takiego mniej konwencjonalnego, czyli w trybie multiplayer. Jeszcze raz wielkie dzięki dla Supervillain Studios za to, że zdecydowali się na taką otwartą betę, że każdy mógł spróbować tej gry. No i cóż, i to na zasadzie na tyle, jeżeli chodzi o materiał z Tower Wars. Przypominam, to był Tower Wars w wersji beta, więc jeżeli coś jest nie tak, jak będzie w wersji finalnej, to się nie zdziwcie, bo jak powiedziałem, beta rządzi się swoimi prawami. I do zobaczenia, do usłyszenia w innych materiałach. Na razie i cześć.